ruszy. Jedziemy! Łódka nie tak szybko. Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście. Kajmir! Kajmir! Hej! Słyszysz mnie? Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. O, kamień se. Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika, a ty... Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Spora ta posiadłość. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej świeży nawóz. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Wytrych?
Musiał należeć do drugiego złodzieja. Mogiły, bez nagrobków, jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Zmasakrowany. Kim jesteś? Zaraza. Było. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Sp-
pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Odejdź, nim będzie za późno. Jasnej. Trzeba uważać. Co to było? Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Ślady pożaru. Ciekawe.
sypialnia. Tu miała być Iris. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everetz miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem Iris von Everetz, ale widziałem na obrazach, że ona i Olgierd przedstawiani są jako kochająca się para. Kiedyś Iris musiała być szczęśliwa. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci
Każdy zasługuje na wytchnienie. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Mam iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zatarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Paleta do mieszania farb. Iris malowała dworek. Pasuje jak ulał. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. Pasuje jak ulał. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. A
Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. Ha, taka ciekawa ta książka. Ha? Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? To tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Kolejne wspomnienie. Resztki od świętych dekoracji. Chyba nie to. To chyba nie to. To chyba nie to. Chyba nie to. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Pasuje jak ulał. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto. A ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko.
Medalion drży. To zjawa? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. I prawie taki sam jak scena na obrazie. Na obrazie były zapalone, ale to nie wszystko. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Nie boisz srebra, co? Więc chodźmy za nim. Nie podoba mi się to miejsce. Małżeńska sypialnia. Misa do mycia rąk. Ślady krwi. Ręcznik poplamiony krwią. Ktoś nie domył rąk w misie i pobrudził go przy wycieraniu. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? Oh, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony.
Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Kolejne zatarte wspomnienie. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą. Są świeże, jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Spróbujmy. Spróbujmy tu. Nadal coś nie tak. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. To idzie tu. Może tu? Nadal coś nie tak. Kielich, taki jak na obrazie. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Może tak. Nadal coś nie tak. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Chyba pasuje. Może z tej strony. Wreszcie, wszystko jest tak jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie!
Gdzie? To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Świece z pszczelego wosku. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Kreda. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Janufeus, soba kamisa jada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Gaście pożar! Tego się nie spodziewałam. Zaraz, sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. Olgierd, Iris i jej ojciec.
osuszona do ostatniej krapli. Kufel do piwa, ale pita z niego wódkę. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Chyba wtedy zaczął palić. Nóż, pokryty krwią, to chyba tej zimy Olgierd darobił się blizn na ramionach. To chyba nie to. To chyba nie to. Kontrakt ślubny, zawarty między Iris a Olgierdem. To chyba nie to. Kontrakt musiał trzymać ojciec. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato. Bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! Ojcze! Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! Wtedy von Everec przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Pamiętam, spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, sierści. Tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Żadnych innych nakryć na stole. Taca. Coś nie tak. Niewielka miska, jak do zupy. Duża gliniana miska. Zadrapania od kocich pazurów. Coś pomyliłem. Coś pomyliłem.
Sam raz. To chyba twoja miska. Pasuje jak ulał. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci już, nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everetz. Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd.
Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz... Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz,
Nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci róże. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Iris von Everett, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj.
Poczekaj, nie... Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury! I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt, tutaj! O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki, może innym razem. No co ty, nie daj się prosić! Ja stawiam. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić 3 jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Idzie diabeł! Ścieżką krzywa! Przed chwilą go widziałam żywego. Pijany był. Może nie? Zemdlał? Jak zemdlał, jak cały we krwi jest? Patrz mnie to im. Uroki padają. Ugh!